Szanowni Państwo, w związku z tym, że zbieram podpisy pod petycją w sprawie sprzeciwu wobec budowy fermy drobiu w Ortelu Książęcym, wielu mieszkańców zwróciło się do mnie z prośbą, abym kandydował na urząd wójta gminy Biała Podlaska i reprezentował ich interesy. Swoją decyzję motywuję tym, że większość osób, których miałem zaszczyt odwiedzić i rozmawiać w tej sprawie, pozytywnie odebrało realizowaną przeze mnie ideę. Wasze uwagi, wnioski, rozmowy dały mi wielką siłę do działania. Bardzo się cieszę, że zdobyłem zaufanie tak wielu osób. Pragnę podjąć to wyzwanie i wystartować w wyborach na urząd wójta gminy Biała Podlaska. Dzisiejsze spotkanie ma na celu przedstawić Państwu mój plan na rozwój gminy, który deklaruję wypełnić dla dobra mieszkańców i rozwoju naszych miejscowości. Głównym obszarem, jakim chcę się zająć, jest zablokowanie budowy fermy drobiu w Ortelu Książęcym i w każdej innej lokalizacji, które planowane są w naszej gminie. Niewątpliwie sąsiedztwo takich ferm będzie negatywnie oddziaływało na życie i zdrowie naszych mieszkańców. Jest to potężne skażenie gleby, wód i powietrza. Zapach, jaki unosi się od kurników, jest odczuwalny w promieniu kilkunastu kilometrów. Jesteśmy obecnie w Worońcu. Jest tu zakład utylizacji odpadów zwierzęcych i oczyszczalnia ścieków. Okoliczni mieszkańcy są niewątpliwie oburzeni takim sąsiedztwem. Te zakłady już istnieją. Nie pozwólmy jednak na powstanie kolejnych w naszej gminie. Będę dokładał wszelkich starań, aby ulżyć mieszkańcom Worońca i okolic w znoszeniu uciążliwości, jakie fundują im te przedsiębiorstwa. Chcę stworzyć plan zagospodarowania przestrzennego, blokujący szkodliwe inwestycje w gminie. Jak wszyscy wiemy, tuż obok przebiega droga krajowa numer 2 z dużym natężeniem ruchu i każdy widzi i czuje, jaką wizytówką jest okolica tych zakładów. Nie dopuśćmy, aby takich miejsc w naszej gminie było więcej. Kolejnym obszarem do działania jest zjednoczenie mieszkańców. W obecnych czasach jesteśmy sobie coraz bardziej obcy. Nowi mieszkańcy nie czują się do końca częścią społeczności. Jest szereg inicjatyw mogących to zmienić. Dla mnie najważniejszy jest człowiek i chciałbym aktywizować mieszkańców do rozwoju i wspólnych inicjatyw, co realnie przełoży się na rozwój naszej gminy. Mam tu na myśli między innymi organizowanie zajęć dla seniorów, kluby malucha, zajęcia dla kobiet, zajęcia sportowe dla mężczyzn, kursy samoobrony, a także kursy pierwszej pomocy dla mieszkańców, dofinansowania do działań kół gospodyń wiejskich, promocja OSP, budowa ogólnodostępnych siłowni na powietrzu, boisk sportowych dla młodzieży, dofinansowanie do zajęć na strzelnicy dla osób tych zainteresowanych. Pomysły te chcę realizować m.in. poprzez organizowanie zajęć dofinansowanych z Urzędu Gminy. Fundusze chcę pozyskiwać ze środków unijnych. Aby nasza gmina się rozwijała, nie są ważne tylko wydatki i inwestycje, ale kluczowym jest pozyskiwanie środków na rozwój. Jeśli gmina będzie atrakcyjna dla mieszkańców i inwestorów, pozyskamy środki z podatków, które będą pracowały na kolejne kroki rozwoju. Wielu mieszkańców nie jest zameldowanych w gminie, przez co tracimy potężne fundusze z podatków, które można wykorzystać na rozwój gminy. Jak wszyscy wiemy, poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej dla bezpieczeństwa mieszkańców jest kolejnym niezwykle ważnym aspektem uatrakcyjnienia gminy. Nie może być tak, że w XXI wieku drogi są w opłakanym stanie. Jako wójt gminy Biała Podlaska chcę promować inicjatywy oddolne. Nikt lepiej niż sami mieszkańcy nie wie, co jest dla nich dobre i im potrzebne. W związku z tym chcę być dostępny dla każdej osoby,
która będzie potrzebowała mojej pomocy. Nie będę wójtem zamkniętym w gabinecie, ale będę spotykał się z mieszkańcami, słuchał ich, wdrażał w życie ich pomysły i niósł im pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna. Sam czynnie uczestniczę w protestach. W najbliższych dniach znów jadę do Warszawy bronić naszego wspólnego dobra. Razem dla dobra gminy. Zapraszam do oddania na mnie głosu w nadchodzących wyborach. Dziękuję.